Stadion miejski przy Alei Unii 2 w Łodzi, dziś zarządzany przez Miejską Arenę Kultury i Sportu, jest obiektem domowym dla łódzkiego klubu sportowego. Stadion powstawał etapami. Najpierw w latach 2013-15 zbudowano trybunę zachodnią mieszczącą większość potrzebnych klubowi pomieszczeń. Później w latach 2019-22 dobudowano pozostałą część obiektu. Dziś to najnowocześniejszy w kraju zadaszony stadion mieszczący 18 tysięcy widzów. Naturalne boisko ma podgrzewaną murawę. Patronem obiektu został Władysław Król, legendarny piłkarz i szkoleniowiec ŁKS-u. Od początku kończenia budowy rozgrywane są tu tak mecze ligowe, jak i spotkania międzypaństwowe. Stadion kilkukrotnie udostępniano drużynom z Ukrainy. Historia kompleksu sportowego przy dworcu Kaliskim sięga lat 20. ubiegłego wieku. Tu prezydent Aleksy Rżewski postanowił umieścić siedzibę mającego kilkanaście lat łódzkiego klubu sportowego. Stadion stanął w miejscu dzisiejszego parkingu. Pół wieku później został zmodernizowany. Między innymi powstała hala pod zachodnią trybuną i nowoczesne oświetlenie. Rekord frekwencji na starym stadionie zanotowano w 1971 roku. 45 tysięcy osób obejrzało wówczas zmagania ŁKS-u i Polonii Bytom. Kompleks Atlas Areny, Sport Areny i Stadionu imienia Króla wraz z ogromnym parkingiem pozwala na rozgrywanie w Łodzi zawodów o szczeblu międzynarodowym w wielu dyscyplinach sportu oraz wydarzeń kulturalnych, koncertów i targów. Lokalizacja w centrum kraju, tuż przy dworcu, nieopodal lotniska i w pobliżu skrzyżowania autostrad, jest dodatkowym atutem dla organizatorów wszelakich imprez. We'll be right back.